Och, Gabi, czy wszystko jest gotowe na nasz kolejny pokaz mody, top modelek? Zobacz, jak tutaj jest brudno. Co tutaj się wydarzyło? Och, matko, no i nie mogliśmy. O, no faktycznie. Och, nie udało się znaleźć tej sprzątaczki, którą mieliśmy wcześniej. Co tu się wydarzyło? Matko, jestem taka zestresowana. Już zostało tak mało czasu. A tu jeszcze nasze studio jest całe brudne. Jak możemy tu jakikolwiek pokaz przeprowadzić? Zobaczmy może z tyłu, czy wszystko jest uporządkowane. Może jest lepiej niż z przodu. O nie! O matko, ale ohyda! Wszystko pokryte jakimś, nie wiem co to są. Czy to są jakieś pajęczyny? Ohyda, matko! Gabi, zostały nam tylko 2 dni. Żeby to wszystko ogarnąć, potrzebujemy przynajmniej 2 tygodni. Naprawdę? Raul, co teraz zrobimy? Och, nie wiem, Gabi, ale uspokój się. W porządku, nie możemy się stresować. Usiądźmy i podyskutujmy. Przedyskutujmy to, jakie kolejne kroki musimy podjąć. Raul, mamy tak malutko czasu. Musimy coś wymyśleć. No dobra, słuchaj, zostały 2 dni. Naprawdę tylko 2 dni? Tak, ale nie stresuj się, Gabi. Mam wszystko w głowie. No dobra, słuchaj, ja mam dwie. Na razie mam tylko dwie modelki. Co chyba nie jest wystarczające na kolejny fajny pokaz mody. Naprawdę? Tylko dwie modelki? O nie, nie mamy ani studia, ani modelek. Jak mamy zrobić kolejny pokaz? Och nie. Och, niech no pomyślę. Słuchaj, no mam przynajmniej te trzy właściwie modelki. Są naprawdę super. Już z nimi wcześniej współpracowałam, także mogę na nie liczyć. Trzy modelki, Gabi. Potrzebujemy zdecydowanie więcej, żeby naprawdę no, ten show był fajny. No spróbuję, Raul. No dobra, słuchaj, ja zajmę się w takim razie szukania lokum. Wiesz, w internecie. O, to wygląda super. Zobacz, Playmobil City. Myślę, że pojadę to zobaczyć. Dobra, to słuchaj, rozdzielmy zadania. Ty poszukaj modelek, ja natomiast pojadę do tego studia. I nie wiem, wezmę ze sobą laptopa i na przykład przez kamerkę pokażę ci, jak wygląda w środku. Co ty na to? Będziesz mogła wszystko zobaczyć, jakbyś sama tam była. No to co, to może tak zróbmy. Okej, Raul, ty masz jednak głowę na karku. Świetnie, ja w takim razie pojadę do innych agencji poszukać modelek. Myślę, że to świetny pomysł. I będę miała ze sobą telefon. Dobra, Gabi, no to. No hej, hej, Gabi. I co? Chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć to studio, w którym jestem? Uważam, że jest naprawdę przepiękne. Dość przestronne, słuchaj. No i naprawdę zdecydowanie lepsze niż nasze wcześniejsze studio. Chodź, pokażę ci, jak to wygląda. Położę tutaj laptop i powiedz, czy coś widzisz? Aha, rzeczywiście. A to co? Czy to jakieś suknie z tyłu? Tak, dokładnie. Nawet będziemy mogli je wykorzystać. Naprawdę? Czy to butik? Wiesz co? Sama powinnaś tutaj przyjechać i zobaczyć to na własne oczy. Połączenie jest bardzo złe. Co mówisz, Raul? O matko, Gabi, to jest zdecydowanie. Musisz tutaj przyjechać. A i co? Podoba się panu? Tak, zdecydowanie. Naprawdę jestem zachwycony tym, co tutaj spotkaliśmy. Myślę, że zdecydowanie będziemy się decydować na to miejsce. Tylko poczekajmy na moją żonę. O, Gabi, jesteś. Chodź, słuchaj, popatrz. Wow, ale to wygląda super. Chodź, Gabi, zobacz jak tutaj jest. Fantastycznie, prawda? Perfekcyjnie do naszego kolejnego pokazu mody. Zdecydowanie. I jeszcze jaki fajny dywan. O, matko, jak przytulnie. Cudownie. No, dokładnie, zobacz. Będą mogły nasze modelki przechodzić właśnie po tym dywanie. Będzie tak przytulnie i miło. Dokładnie. Mogą Państwo zatem już podpisywać z nami umowę? Gabi, robimy to od razu. Tak, Raul. Okej, świetnie. No to ekstra. Juhu! Udało nam się. Mieliśmy tylko 2 dni. Ach, Gabi, fantastycznie. No, jestem po prostu zachwycony tym miejscem. A jak udało ci się z modelkami? No właśnie, mówiąc już o modelkach. No i co? A masz jakieś pomysły może na to, jak przeprowadzić nasz pokaz? No, mam kilka pomysłów, ale no wiesz, potrzebujemy modelek. No tak, wiemy, no nie udało mi się z żadnymi innymi. Mamy te trzy, ale dzisiaj planowałam jeszcze jechać do centrum handlowego i tam poszukać jakichś dziewczyn i z nimi porozmawiać. Na pewno się uda.